19 października na Robczyckiej Strzelnicy odbyły się wojewódzkie zawody strzeleckie stowarzyszeń proobronnych o puchar starosty powiatu robczysko-sędziszowskiego. Zorganizowali je wspólnie Stowarzyszenie Pepesza, Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego oraz Robczycka Liga Obrony Kraju. Na Robczyckiej Strzelnicy startowali zawodnicy z różnych stron województwa, którzy parają się strzelectwem sportowym amatorsko i zasilają szeregi stowarzyszeń proobronnych funkcjonujących na Podkarpaciu. Tego typu zawody zorganizowano już po raz piąty. Te zawody oprócz oczywiście doskonalenia swoich umiejętności rozpoczynają tegoroczne obchody Święta Niepodległości. Gościmy zawodników począwszy od obecnego mistrza Polski w strzelectwie sportowym z pistoletu centralnego zapłonu Mistrzostwa Polski ROK. Tak samo mamy zawodnika, który zajął trzecie miejsce na tych mistrzostwach w pistolecie standard. Plus mamy chłopaka, który zajął trzecie miejsce w standardzie na finale Pucharu Polski. Strzelnica w Robczycach stwarza dobre warunki dla szkolenia młodzieży strzeleckiej klas mundurowych. Również organizowanie takich zawodów na obiekcie sprawdza się bez jakichkolwiek zarzutów. Robczycka strzelnica bardzo dobrze się nadaje, spełnia wszystkie wymogi i jest bezpieczną strzelnicą. W zawodach wzięli udział członkowie sędziszowskiego strzelca, którym zasady oddania dobrego strzału nie są obce. Jak wygląda strzelanie, o czym należy pamiętać? Robimy to oczywiście wszystko na komendy. Musimy się trzymać szczegółowych zasad bezpieczeństwa. No i gdy przekładamy się już do broni, gdy leżymy, bo wiadomo, zależy jakiej broni to robimy, możemy albo stać, albo leżeć. Gdy już leżymy, ładujemy amunicję i przekładamy konkretnie przyrządy, mierzymy, czy się wszystko dobrze zgra i wtedy dopiero możemy oddać strzał. Mimo wszystko nie jest to takie proste i trzeba się dobrze skupić nad tym. I mimo wszystko jest jakaś mała adrenalina, wiadomo. I myślę, że bardzo fajna zabawa z tego jest. Od samego początku jest to oczywiście omówienie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa są następujące. Można przedstawić według zasad BLOS, to jest broń, lufa, otoczenie, spust. Kiedy upewniam się, że broń jest sprawna i kiedy dopiero po usłyszeniu komendy na stanowisku, tak naprawdę kładę się na stanowisku, czekam na komendę, żeby mógł załadować broń. Kiedy otrzymuję komendę, że mogę załadować broń i mogę rozpocząć strzelanie, rozpoczyna się cały proces tak naprawdę. Włożenie pocisku do komory, zamknięcie zamka. Potem przymierzenie się. Tutaj przy przymierzeniu się dosyć ważne jest wstrzymanie oddechu, ponieważ przy wstrzymanym oddechu po prostu nie poruszamy rękami aż tak bardzo i łatwiej jest wycelować i odbywa się oddanie strzału. Przy broni, z jakiej strzelamy, jest to broń sportowa, odrzut nie jest jakiś duży, ale ważna jest również pozycja, kolba powinna przylegać do dołka strzeleckiego. Przede wszystkim praca na języku spustowym, oddech, prawidłowa postawa, no i wcześniejsze treningi, żeby wyczuć daną broń. Dyplomy i puchary najlepszym zawodnikom wręczyli inspektor Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, Jacek Magdoń i sędzia główny zawodów Wiesław Wójcik.